Sponsorem serwisu jest Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, oferujący kredyty gotówkowe, mieszkaniowe, na samochody nowe i używane, lokaty, rachunki, ubezpieczenia, dotacje oraz szybką i wygodną bankowość internetową. Zapraszamy do oddziałów banku oraz na stronę www.bsllubaczow.pl. Do końca stycznia bank oferuje loterię promocyjną Autolokata 6. 31 stycznia w sobotę wszystkie placówki banku czynne do godziny 13. 20 stycznia, Łukasz Pacało, witam i zapraszam na kolejne wydanie wiadomości sportowych. W minioną niedzielę rozegrana została 11. kolejka podkarpackiej 4. ligi w piłce siatkowej. AS Procadia po dwutygodniowej przerwie po ciężkiej przeprawie z 3 punktami wróciła z Wierzbnej. Na 2 kolejki przed końcem rundy zasadniczej i tydzień przed derbami powiatu podopieczni Tomasza Kidy pokazali, że do końca będą liczyć się w walce o awans do playoff. Lubaczowianie spotkanie rozpoczęli od zwycięstwa do 23. W drugim secie gospodarze zdołali jeszcze nawiązać walkę, wygrywając go do 20, jednak jak się później okazało, było to wszystko, na co było ich w tym dniu stać. Procadia wygrała kolejne 2 sety, a w czwartym dosłownie rozbiła przeciwników, wygrywając go do 12. Dzięki temu zwycięstwu ekipa z Lubaczowa ma nadal matematyczne szanse na zajęcie drugiego miejsca w tabeli, ale przed nimi 2 ciężkie spotkania z wiceliderem z Radymna i liderem z Oleszyc, z którym już w najbliższą niedzielę o godzinie 16 na hali w Oleszycach rozegrają spotkanie 13 kolejki. Zapraszamy! W niedzielne popołudnie na hali sportowej zespołu szkół w Lubaczowie rozegrane zostały spotkania 4 kolejki halowej amatorskiej ligi piłki nożnej. W najciekawszym spotkaniu kolejki Trapper Lubaczów pokonał 4-2 ekipę z parafii świętego Stanisława i tym samym został samotnym liderem z kompletem punktów. Pewnie swoje spotkania wygrywali również Kormet Lubaczów, pokonując 7-1 juniorów MOS-u oraz ZOS Lubaczów, który pokonał 4-0 Unią Łukawiec. Pierwsze zwycięstwo odnotowali natomiast lubaczowscy strażacy, którzy po zaciętej walce pokonali 3-2 Kozak Skład. Po 4 kolejkach najlepszym strzelcem z 15 trafieniami pozostaje Jarek Roman z Trappera. W najbliższą niedzielę rozegrana zostanie 5. kolejka spotkań. Pierwsze spotkanie rozpocznie się już o godzinie 14. Zapraszamy! W dniu 17 stycznia drużyna Old Boys Trapper Lubaczu uczestniczyła w pierwszym nocnym turnieju piłki nożnej w Cmolasie, zorganizowanym pod patronatem Budana Romaniuka, przewodniczącego sejmiku województwa podkarpackiego. W turnieju oprócz lubaczowskiej ekipy wzięło udział 7 drużyn Old Boys z Łańcuta, Rzeszowa, Biłgoraja, Malawy, Niska i 2 z Kolbuszowej. Drużyna w składzie Robert Mazga, Jerzy Siryk, Tomasz Jezuit, Krzysztof Tryniecki, Grzegorz Obroślak, Witold Kasperski, Kuba Szajowski i Irek Szyk zajęła 5. miejsce. Gratulujemy! W najbliższą sobotę, 24 stycznia, odbędzie się pierwsza edycja turnieju FIFA 2015 Choryniec Winter Cup. Cała impreza odbywa się będzie w zajeździe Hubertus w Choryńcu Zdroju przy ulicy Sanatoryjnej o godzinie 15. Zawody mają charakter otwarty i każdy chętny może wziąć udział w zabawie. Zapisy do turnieju przyjmowane są do czwartku do godziny 22. Więcej informacji na temat zgłoszenia znajdą Państwo na stronie internetowej choryniec.info. To wszystko w dzisiejszym serwisie. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy za tydzień.